Witam na kanale Poddasze i Szpachlowanie. Dzisiaj temat różnych mas do spoinowania płyt oraz ich wykańczania. Także pokażę, czego ja używam, jakich mas używałem i mniej więcej jakie są typy i różnice pomiędzy tymi masami. Może zacznijmy od tego, że masy dzielimy na dwa typy. Typ A i typ B. Typ A są to masy, które utwardzają się poprzez wysychanie, czyli ogólnie masy gotowe, oraz typ B, które utwardzają się poprzez wiązanie chemiczne oraz wysychanie. Czyli w pierwszej kolejności wiążą, przeważnie jest czas otwarty około godziny, wtedy następuje pełne wiązanie i po tym czasie zaczynają po prostu już wysychać. Czyli tu mamy masy wysychające, i tu jedna z mas wiążących, akurat ja używam Uniflota, dlatego akurat taka masa. I teraz mamy cztery podgrupy, czyli będzie 1A, 1B i później analogicznie tak do czterech. Pierwszy typ jest to masy, którymi możemy spoinować płyty z użyciem taśmy. Drugi typ są to masy do wykańczania spoin, tak zwane finisze. W trzecim typie mamy masy dwufunkcyjne, na przykład taki knauf lub tutaj semin. Jest to typ 3A. Nimi możemy spoinować z użyciem taśmy plus finiszowe wykańczanie. I później typ 4, gdzie według producentów możemy spoinować płyty bez użycia dodatkowej taśmy zbrojącej. No i może teraz po kolei, do czego używam każdej z poszczególnych mas. Czyli zaczniemy od Uniflota. Stosuję do uzupełniania wszelkich ubytków, jakichś większych wyszczerbień. Jeśli mam płyty fazowane, to wtedy tą fazę wstępnie wypełniam na przykład właśnie taką masą wiążącą. Ewentualnie jeśli mam płyty knaufa, czyli z głęboką fazą, również przed spoinowaniem idzie najpierw wypełnienie tego samego wgłębienia masą, tak aby później ta masa nam nie wciągała i nie pływało to wszystko. No i później, jeśli decyduję się na spoinowanie Uniflotem, to używam go tylko i wyłącznie w połączeniu z fizeliną. Czasem używam go do papieru, ale to jeśli naprawiam jakieś pęknięcia tynków na ścianach, wtedy nieraz używam tam taśmy papierowej, tak jak do spoinowania. Ogólnie od mas proszkowych odchodzę z tego względu, że po urobieniu takiej masy mamy około 30-45 minut, w zależności jakie mamy warunki na budowie, aby tą masę wykorzystać. Po tym czasie zaczyna wiązać, twardnieć, nadaje się tylko do wyrzucenia, ewentualnie wrzucić jakąś w dużą dziurę, nie wiem, po gniazdku, po czymś, takie tylko, żeby zapchać i nic więcej. Potem wszystkie narzędzia należy umyć, wiadro umyć i trzeba mieszać od nowa. Jest po prostu zbyt dużo zabawy z tym, jeśli jest dużo spoinowania. Dlatego z Uniflota w większości przypadków odszedłem na rzecz mas gotowych. No i drugi od Knaufa mamy Fill Finisha. Jest to masa wysychająca, czyli typ A, i ta akurat jest, to jest 3A, czyli możemy nią zaspoinować z użyciem taśmy oraz finiszowo wykończyć płyty. I tu mamy takie oznaczenie, od Q1 do Q4 możemy jej używać. Na dwóch albo trzech robotach użyłem właśnie tego knaufa, ale powiedzmy odszedłem od niej, zrezygnowałem z pewnych względów. Ogólnie pracuje się na niej bardzo przyjemnie, ładnie można wszystko wyprowadzić, ale po prostu słabo trzyma papier. Dlatego zrezygnowałem z tej masy i od niej odszedłem. Zamiast tego przesiadłem się, tu mamy kolejną masę na semina. Akurat miałem różne na testach, miałem tego
Tu jest Perfect Light. Miałem również Perfect Jointa. On jest zielonym dekielkiem. Troszkę wygodniej się pracuje, ale ma mniejszą zawartość żywic. Dlatego do spinowania z papierem używam po prostu tego, żeby trzymało jak najmocniej. I ta masa również jest w typie 3A, czyli możemy ją zaspinować płyty z użyciem taśmy oraz później finiszowo wykończyć. Ogólnie jest dość twarda, więc radzę się przyłożyć, jeśli chcemy to później szlifować. Później od Semina nowa ich masa CE86, zbrojona włóknem. I tu już według producenta jest to typ 4A, czyli można używać bez dodatkowych taśm zbrojących. Ja się raczej na to nie odważę. Mam tu na próbę gdzieś tam narożniki, takie rzeczy po prostu próbuję. Niewielkie ubytki, jak ona się zachowuje, jak to wygląda. I teraz mamy kolejną masę od Cecola C40M. Również masa gotowa, wysychająca. I tutaj również mamy typ 4A. Czyli według producenta możemy użyć beztaśmowo. No ale oczywiście ja też na takie rzeczy jakby się nie zdecyduję przy tej masie. Stosowałem ją na próbę do fugowania płyt, co będziecie mogli zobaczyć w którymś tam kolejnym pewnie filmie. I o dziwo, ma dość mały skurcz, jak na masę gotową, jest bardzo twarda i dodatkowo dość gruboziarnista. Pewnie przez to ma ten ograniczony skurcz. Masa wydaje się dość suchawa, ale klei papier bardzo dobrze. Porównywalnie to obydwie, tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. Tak jak się przyklei, tak trzyma, nie ma możliwości tego zdarcia. Szybciej schnie. No jest zdecydowanie twardsza, bardziej chyba taka żywiczna. I teraz w jakich kombinacjach ogólnie używam mas? Jak ja polecam? Jakie masy do czego stosować? Masy proszkowe typu Uniflot, nie wiem, Vario lub tym podobne. Raczej zalecam stosować z fizeliną, jest to bezpieczniejsze. Łatwiej to zrobić. Można również, na pewno Uniflotem da radę, spoinować z papierem, ale jest to o wiele trudniejsze i dość ryzykowne. Jeśli coś pójdzie nie tak, papier po prostu przy szpachlowaniu finiszowym odparzy nam, spadnie, co możecie zobaczyć na jednym z moich filmów, gdzie pokazuję, jak po prostu wszedłem na robotę, miałem poszpachlować finiszowo, a się okazało, że spoiny po prostu wszystko się odparza. Tam akurat było na Vario. Ale to jest zasada ta sama. Można, ale jest to ryzykowne. Do mas gotowych niektórzy pokazują, że wklejają fizelinę, na przykład Fibafus albo Fibafus Max. Jakoś przekonania do takich rzeczy nie mam. Jeśli używam mas gotowych, to tylko i wyłącznie do papieru i narożników właśnie tych tuftejpów. Tam sprawdza to się idealnie. Zwłaszcza te taśmy Tooth Tape czy Mintflexy, bardzo wygodnie się pracuje w połączeniu z masą gotową i według mnie lepiej trzyma niż na przykład Uniflot. Ogólnie same taśmy Tooth Tape, to może też odnośnie taśmy nakręcę osobny film, ale wcale nie mają jakiegoś super trzymania się ogólnie do mas. Zwykły papier się klei o wiele lepiej. Także w tym filmie to na tyle i zapraszam standardowo na kolejne. Na razie.